Żołnierze dziwnie się czuli. Powód szoku je Kanada. Karmiła żołnierzy babeczkami z konopiami. Grozi jej 5 lat więzienia. 5 lat więzienia grozi kanadyjskiej żołnierce Chelsea Coxwell, która podczas ćwiczeń z bronią podawała kolegom babeczki z konopiami. Żołnierze skarżyli się później, że po zjedzeniu ciastek czuli się jak pijani. Coxwell została uznana za winną podania szkodliwej rzeczy 8 żołnierzom, a także zachowywania się w haniebny sposób. Sprawa, którą opisuje BBC, dotyczy zdarzeń z 2018 roku. Przestępstwo miało miejsce 3 miesiące przed zalegalizowaniem marihuany w całej Kanadzie. Babeczki z wkładką w Combat Training Center w CFB Gagatowin w prowincji Nowy Brunswick Coxwell kierowała stołówką podczas ćwiczeń w terenie. Wtedy właśnie miała świadomie rozdawać żołnierzom czekoladowe babeczki z konopiami. Wojskowi zeznali później, że po zjedzeniu domowych przysmaków czuli się ospali i zdezorientowani. Po tym jak zgłosili swoje objawy, wezwano do nich lekarzy. Ci, mimo upalnego dnia, wykluczyli, że mają one związek z wysoką temperaturą. 5 z nich uzyskało natomiast pozytywny wynik testu na obecność w organizmie marihuany. Wynik taki otrzymano również po przebadaniu jednego z opakowań, w którym znajdowały się babeczki. Obrońcy Coxwell zarzucili wojskowym śledczym, że zgubili oni kilka innych opakowań po babeczkach. Określają to jako szokujące zaniedbanie, stanowiące nadużycie procesu. Wojskowi zaprzeczają jednak, jakoby posiadali kiedykolwiek inne opakowania. Na przesłuchaniu Coxwell mówiła, że konopie są powszechnie używane przez żołnierzy. Pierwszy taki proces sędzia wojskowy Sandra Sukstor w środę ogłosiła, że prokuratorzy udowodnili ponad wszelką wątpliwość, że Coxwell świadomie podała 8 żołnierzom babeczki z konopiami. Grozi jej do 5 lat więzienia. Wiosną ubiegłego roku urzędnik wojskowy potwierdził, że po raz pierwszy kanadyjski żołnierz stanął przed sądem wojennym za rzekome podawanie marihuany kolegom bez ich zgody. Wyrok w tej sprawie zapadnie w listopadzie.